Polskim Okiem. Zapraszam Michał Bondyra. Pomóż mi zrozumieć, jak to jest być tobą, powiedział kiedyś pastor Raleigh Washington. Zrozumienie, słuchanie tego, co ktoś inny ma do powiedzenia, jaki jest jego punkt widzenia, to klucz do dobrych relacji. Do dobrych relacji między tatą a synem, między tatą a córką. Dziś o tym, jak słuchać, by nasze dorastające dzieci nie tylko miały z nami kontakt, ale i czuły się ważne, wartościowe i bezpieczne. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra i witam was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim i waszym gościem przy telefonie jest dziś ze mną Tomasz Zieliński, prezes Akademii Komunikacji, pomysłodawca projektu Usłyszeć na Czas, człowiek naprawiający relacje, od 25 lat sprzedawca, prywatnie mąż i tata 15-letniej Ani. Witam panie Tomku. Dzień dobry. Każdego roku z mapy Polski znika średniej wielkości szkoła. Tyle uczniów popełnia w naszym kraju samobójstwo. Mówił pan o tym podczas któryś ze swoich rozmów. Powiem szczerze, bardzo, bardzo mocne. Tak, ja po raz pierwszy jak słyszałem tą informację, to znaczy tak naprawdę wszystko zaczęło się od tej informacji, bo ona gdzieś została przesłana do mnie, jeden ze znajomych, wiedząc jak blisko jest mi do wsłuchania się w ludzi i do pracy z dzieciakami, przesłał mi tą informację i tak naprawdę od tej informacji wszystko się zaczęło. Ja widząc tą informację we mnie jakby odpaliła taka wielka niezgoda na to wszystko, co się dzieje, na te statystyki, tak brzydko mówiąc, brutalnie mówiąc, na te statystyki, które były przerażające. I postanowiliśmy coś z tym zrobić, dlatego jakby skupiliśmy się na pomocy, wsparciu dla dzieciaków, które w tym czasie, szczególnie w tym czasie bardzo mocno potrzebują takiego wsłuchania się i wsparcia, dlatego że niestety psychiatria w Polsce i obraz psychiatrii w Polsce wygląda na ten moment bardzo tragicznie. Prowadzi pan okienko 120 minut. Co to właściwie jest? O co w tym chodzi? No właśnie, okienko 120 minut to była taka pierwsza reakcja na tą informację. Pojawiło się ono kilka miesięcy temu. Też taki przez 2 godziny każdego dnia bezpłatnie służy dzieciakom, które potrzebują być wysłuchane. Tak to od tego się zaczęło. Okazało się, że dzwonią i dzieci, i rodzice, bo to okienko jest bezpłatne przez 2 godziny każdego dnia. To znaczy już teraz znacznie dłużej niż te 2 godziny, bo robi się z tego prawie 3, nieraz 4 godziny takiego służenia ludziom, głównie dzieciakom i głównie dzieciom właśnie, które myślą o tym, żeby sobie zrobić coś niefajnego, bo taka była idea, żeby zająć się tymi dzieciakami, ponieważ niektóre z nich nie wiedzą, gdzie się udać, niektóre z nich nie wiedzą co z tym wszystkim zrobić, jak sobie poukładać to wszystko w głowie i po prostu służymy. Wsłuchuję się w te dzieciaki, służę im, rozmawiam z nimi i to przynosi takie dosyć wymierne efekty. Na tym polega cały ten projekt tego okienka. Każdy może się do niego zgłosić, każdy może się zapisać. W tym okienku też jakby otrzymujemy informacje, bo jeżeli jakieś przypadki są takie, które wymagają dalszego prowadzenia, to przekazujemy informacje do tym osobom, że jesteśmy w stanie na przykład opłacić im opiekę psychologiczną w mieście, bo nieraz są takie sytuacje, że te dzieciaki po prostu albo ich rodziców na to najzwyczajniej w świecie nie stać, a jeżeli chodzi o taką pomoc, która jest przydzielana gdzieś tam z innych źródeł, ona jest, nieraz się na nią zbyt długo czeka, w niektórych przypadkach po prostu na to nie ma czasu. Więc pomagamy, służymy, zbieramy gdzieś na to środki, robimy co możemy, żeby się tym zająć. Ten projekt praktycznie bardzo mocno mnie wciągnął i od pół roku jestem totalnie w nim i wszystko jakby układa się pod to, co robimy, pod to okienko. Mówi pan o tym projekcie, a ten projekt jest jakby rozszerzeniem tego projektu ma być Usłyszeć na Czas, tak? Tak. Właśnie
widząc jaka, bo zrobiliśmy to spontanicznie. Ja myślałem, że będzie jedno, dwa zgłoszenia, gdzie ja będę mógł spokojnie sobie porozmawiać z tymi kochanymi dzieciakami, że to będzie takie dla ludzi, których gdzieś tam znam, być może ktoś ma znajomego, taka była myśl, być może jedno, dwoje dzieci się zgłosi, to byłoby sukces. Okazało się, że w ciągu tygodnia zgłosiło się bardzo dużo osób. To nas totalnie przeraziło. Mhm. Pod takim kątem, że w tym pierwszym okresie na rozmowę czekało się nawet kilka dni, żebyśmy mogli tą kolejkę rozładować. Później okazało się, że tego jest coraz więcej i więcej. Więc zorientowaliśmy się, że sama taka pomoc doraźna w tym momencie jest niewystarczająca. I pojawił się pomysł budowania ośrodka gdzieś w Polsce, gdzie w takim jakimś spokojnym, cichym miejscu, gdzie będziemy mogli pomagać tym dzieciakom na dużo szerszą skalę. Będziemy mogli edukować i ich, i rodziców właśnie jak wsłuchiwać się w te dzieciaki, bo nieraz w tym pędzie codzienność po prostu nam to najzwyczajniej w świecie ucieka. Gdzieś jesteśmy zagonieni w tej rzeczywistości, trochę ona nas przygniata. To wszystko, co się dzieje za oknem, sprawia, że nieraz umyka nam to, co naprawdę ważne. I to tak niechcące, to proszę nie przyjmować tego, żeby nikt nie przyjął tego jako oskarżenie. Po prostu taka rzeczywistość i złapanie takiej refleksji, więc chcemy zbudować taki ośrodek. Odpaliśmy zbiórkę na Patronite, aby budować takie miejsce dla dzieciaków w Polsce, które pomysł jest szalony, bo to miejsce ma być zupełnie bezpłatne. Każdy będzie mógł przyjechać do tego miejsca, pobyć w nim tyle, ile potrzebuje, popracować ze sobą, ze swoimi dzieciakami tyle, ile potrzebuje, nauczyć się słuchać swoich dzieciaków. Znaczy, plan jest bardzo szeroki, bo później przyszły kolejne pomysły, gdzie chcemy docierać do każdej ze szkół, więc ten plan jest naprawdę bardzo szeroki, ale to wszystko zaczęło się właśnie od takiej spontanicznej reakcji na tą informację tragiczną, którą podał pan na początku naszej rozmowy o tych znikających szkołach, po cichu, bez rozgłosu. Oczywiście tutaj apel do naszych słuchaczy, wspierajcie kochani to, co pan Tomek robi, wchodźcie na Patronite i rzeczywiście w miarę możliwości oczywiście zachęcam do wsparcia. Mnie w tym wszystkim najbardziej niepokoi, ale też zastanawia, co się musi dziać w głowie dziecka, które mając przed sobą cały świat, można powiedzieć u stóp cały świat, bo możliwości, które daje dzisiaj świat, są praktycznie nieograniczone. Wszystkie jakby blokady czy bariery są praktycznie w naszej głowie. Co się musi stać, co się musi dziać u dziecka, że ono targa się na swoje życie albo myśli o tym, żeby popełnić samobójstwo? To jest taki proces, który trwa. Zaczyna się od tego, że gdzieś pojawia się jakaś sytuacja, z którą dziecko sobie nie potrafi poradzić. Dla nas dorosłych błaha sytuacja, taka, gdzie my mówimy, daj spokój, nie ma się czym przejmować, weź się w garść. Ja sobie w twoim wieku nie z takimi sytuacjami radziłem, takie są nieraz nasze odpowiedzi, więc gdzieś jest jedna sytuacja, z którą sobie dziecko nie radzi, druga, trzecia. I to dziecko próbuje u nas dorosłych znaleźć pomoc i niestety nie znajduje jej, dlatego że my niechcący, zupełnie niechcący przegapiamy te jakby szukanie pomocy naszego dzieciaka u nas, pochłonięci tym, co się dzieje w ciągu dnia. I to dziecko przychodzi, pyta, szuka, później zaczyna komunikować coraz mocniej, więc gdzieś tam napomina, że to życie nie ma sensu, że nie daje sobie rady, już nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Jakbym odszedł, nikt by nawet tego nie zauważył. A rodzice dalej mówią, daj spokój, nie wypowiadaj takich rzeczy, nie wolno takich rzeczy mówić, zamiast zatrzymać się i się wsłuchać. Wie pan, co te dzieci mówią najczęściej w tym okienku 120 minut? One proszą nas, dorosłych, o dwie rzeczy. Pierwszą, żeby ktoś je usłyszał, żeby ktoś je pomógł im zrozumieć i poradzić sobie z tym, co mają w głowie, bo nie mogą znaleźć jednej osoby, która jest w stanie zatrzymać się przy nich i w nie się wsłuchać. A druga rzecz, która na początku wydawała mi się taka dosyć błaha, ale im częściej ona była powtarzana, ona powtarza się praktycznie z tą w drugiej rozmowie. To jest taka prośba, panie Tomku, proszę powiedzieć mojemu tacie, mojej mamie, żeby pozwolili mi dokończyć zdanie. No właśnie, bo tak się też zastanawiam, sam jestem tatą dwóch synów i
Czy to nie jest czasem też tak, że my naszą rozmowę z dziećmi ograniczamy do naszych monologów, a nie ma dialogu? Tak, tylko właśnie też bardzo mi zależy, żeby to było przyjęte jako refleksja, nie jako oskarżenie, bo ja kiedyś też byłem takim tatą, który był mocno korporacyjny i był zabiegany tak mocno, że wydawało mu się, że jak spyta się, jak córeczka w szkole, jak Ania w szkole, Ania powiedziała w porządku, to była nasza rozmowa, jak próbowałem, tak, ale coś tam u ciebie słychać, coś się zmienia, ona mówi, nie, tato, wszystko dobrze, wszystko w porządku. I mi się wydawało, że tyle wystarczy. Oczywiście, że jeżeli byśmy sobie... Nie wiem, mam taki przykład, że jeżeli byśmy sobie nagrali rozmowy z naszymi dzieciakami dzisiaj, jutro, pojutrze, to okazałoby się, że 90 lub 100% z nich przebiega w identyczny sposób, nic się nie zmienia, czyli te rozmowy jakby dopytują, polegają na tym, żeby załatwić jakieś sprawy, żeby coś zrobić. Taki trochę szablon. Tak i tak, tak. Taki szablon, który gdzieś nas... My dorośli gdzieś w tym zabieganiu, w tym zmęczeniu, tym dnie, w tej pogoni za tym wszystkim, albo w strachu, który gdzieś ostatnio wielu z nas dotyka. Trochę zapominamy o tych dzieciakach. Myślimy, że one sobie poradzą same, że mają wszystko, jest wszystko w porządku, bo się uśmiechają. One naprawdę, te dzieciaki, które nawet myślą o tym, żeby sobie zrobić coś złego, potrafią się uśmiechać i te sytuacje, o których mówię, to nie są sytuacje w tak zwanych domów patologicznych. Ja nie lubię tego bardzo określenia, ale żeby każdy zaznał świadomość, że w ogóle przy zagłębieniu się w te badanie i zapytaniu nastolatków, my jako Europa zajmujemy drugie miejsce w Europie pod kątem skutecznych prób, które dokonały dzieciaki, jeżeli chodzi o przedział wieku 8-17 lat. To jest przerażające, że dzieci w tym wieku, ale po prostu przegapiamy tę sytuację, w której dzieciak przychodzi i chce coś nam powiedzieć, a my traktujemy to jako takie szybkie zbycie, nie pozwalamy mu dokończyć zdania, odnosimy się do słów, które on wypowiada, a tutaj powinniśmy się na chwileczkę zatrzymać i zadać sobie pytanie, dlaczego on pyta o to, co pyta, a nie jak mu odpowiedzieć. To jest ta główna różnica, która sprawia, że wtedy słyszałeś więcej. Tak się też zastanawiam, to zresztą trochę wynika z tego, o czym mówimy, że ten świat w ogóle jest taki jakiś pełen hałasu, pełen wszystkiego na już, na wczoraj. Chyba brakuje nam nie tylko takiego spokoju, takiej wręcz chyba ciszy też nam brakuje, prawda? Że takiego po prostu posiedzenia, wyłączenia tych wszystkich zagłuszaczy typu komputer, komórka, telewizor i pobycia razem. No i to pobycie razem dla wielu dzieciaków, wiele dzieciaków wiele by dało za to, żeby pobyć z mamą, z tatą tak, jak one lubią być, nie tak, jak nam się wydaje, że powinny, czyli ja mówię, że jest takie cudowne pytanie do naszych dzieciaków, które bardzo dużo pokazuje, bo my mamy jakieś swoje wyobrażenie tego, jak one lubią spędzać z nami czas, a nieraz warto zapytać właśnie tego kochanego dzieciaka, jak lubisz spędzać czas, albo co tak naprawdę w czasie, który spędzamy wspólnie, najbardziej ci się podoba, albo jest dla ciebie najbardziej fajne, najbardziej dobre, najbardziej okej. I usłyszymy tutaj wiele odpowiedzi. Ktoś powie, jak razem jemy obiad, jak razem siedzimy przy stole, ktoś powie, jak gramy w gry, ktoś powie, jak razem oglądamy jakiś fajny serial, bo też tak może być. To jest kwestia tego, co dzieciak lubi. I tutaj chodzi o to właśnie, żeby na takie pytanie proste, czy ja wiem, co moja Ania, jak moja Ania lubi ze mną spędzać czas, ale ona lubi, nie jak mi się wydaje, że jest fajnie, tylko jak ona lubi spędzać ze mną czas. Ja kiedyś nie znam odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, wydawało mi się, że wiem, wydawało mi się, że to jest taki czas spędzony wspólnie, razem, gdzieś, gdzie my jesteśmy, przebywamy wspólnie pod jednym dachem. Okazało się, że zupełnie nie. Ona na przykład lubiła, jak siadamy i sobie wieczorami rozmawiamy na różne tematy. My te rozmowy nazywamy takimi poznawaniem siebie, więc to może tak mocno brzmi, ale jest polega na takim prostym poznawaniu rzeczy, które gdzieś tam u nas w życiu się zmieniają. Więc zachęcam tego, żeby zapytać swojego dzieciaka, jak lubi spędzać z nami czas i później pozwolić mu powiedzieć, dlaczego akurat w ten sposób. To daje nam bardzo duże zrozumienie. Wielu z nas to potrafi bardzo mocno zadziwić, że akurat w ten sposób, bo wielu rodziców po tym pytaniu, jak później odpowiada mi Tomek, nie zdawałem sobie sprawy. Taki przykład, który mogę podać, taki bardzo charakterystyczny i pokazujący, jak bardzo możemy się mylić, jest przykład takiego pana Wojtka, który był takim tatą, który w związku na pracę na weekendy tylko przyjeżdżał do domu, dlatego że praca korporacyjna w innym mieście. I zawsze miał taki zwyczaj, że przyjeżdżał do tego swojego dzieciaka i pytał się i zabierał go gdzieś na weekend, żeby pobyć, żeby mogli pobyć razem. Jechali całą rodziną, parki rozrywki, różne rzeczy i jak on zadał mu to pytanie,
i powiedział, w takim razie teraz zapytam mojego syna, Tomek, rozcieliłem mu mapę, gdzie możemy pojechać, zaznaczyłem mu parki rozrywki, w których możemy być, hotele, gdzie możemy mieszkać, żebyśmy mieli też czas, żeby ten weekend optymalnie spędzić. A on zapytał się, spojrzał tak na mnie, powiedział, tata, naprawdę mogę wszędzie? Mogę powiedzieć, co bym chciał robić? On mówi, no jasne, tutaj masz mapę, masz wszystko pozaznaczane. On powiedział, tata, bo ja bym chciał z tobą w piłkę jutro pokopać. I on pomyślał, że on mówi, ale synek, naprawdę, to możemy zawsze zrobić. Zobacz, możemy, on mówi, nie, no nie, jak tato, jak nie chcesz, to oczywiście możemy jechać. I powiem panu, że na drugi dzień Witek mówił, że jak widział tego chłopaka, który cały dzień z nim kopał w piłkę, mówi, Tomek, to ja z nim jeździłem, zabawiałem, a on po prostu chciał ze mną przed domem w piłkę pokopać. I to jest właśnie to, że nam dorosłym się często wydaje, że my wiemy, jak nasze dzieci uwielbiają spędzać czas, że nie wiem, taka zabawka, takie zajęcia będą dla nich optymalne, a niestety przegapiamy to, co najważniejsze. Niestety nasze dzieci, nie chcąc robić nam przykrości, choć jakkolwiek by to nie zabrzmiało brutalnie, zgadzają się na te nasze fanaberie, na te nasze dziwactwa, które idą, spędzają z nami czas, jak my lubimy, albo jak nam się wydaje, że one lubią, a niestety bardzo rzadko pytamy, jak one lubią spędzać z nami czas, jak to powinno wyglądać, więc zachęcam. Czasem są mądrzejsze od nas. Oj, tak. Ja mam takie zdanie, które kiedyś usłyszałem, nie znam niestety autora, ale jest cudowne zdanie, dorosłem, którędy się wraca. I powiem panu, że to zdanie jest bardzo bliskie, jak w tych rozmowach z dzieciakami w tym okienku. Wiele się uczę, wiele. Cały raz o tym mówimy, że te relacje, które są podstawą, zresztą rozmawialiśmy o tym na antenie, że jak ważne jest to budowanie relacji wewnątrz rodziny, jak ważne jest to budowanie relacji taty z synem, z córką, taty z mamą. To oczywiście jest jakby taka podstawa, wielki kapitał, na którym można budować coś wielkiego, coś pięknego. Oczywiście, którą możemy to w jednym haśle zawrzeć rodzinę, prawda? Tak się zastanawiam, dlaczego my nie umiemy słuchać dzieciaków? Każdy z nas ma pewnie swoją historię, swój powód, ale to, co się powtarza, jak rozmawiamy z rodzicami, to nikt nas tego nie nauczył. Mieliśmy cudownych rodziców, którzy dbali o nas, troszczyli się o nas, bardziej nam pokazywali, jak kochają, niż mówili. Na przykład moi rodzice byli tacy, to byli cudowni ludzie, ale bardziej mi pokazywali, jak kochają. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości. Bardziej mi pokazywali, niż mówili. Mama jeszcze częściej mówiła, od czasu do czasu gdzieś tam padało to, jak kocha, jak jestem ważny. Były te przytulasy. Ale tato był takim człowiekiem, który też nie był tego nauczony. Jakby niesiemy to z tego z pokolenia na pokolenie, że nam się wydaje, że pokazując, że jest, jak to niektóre panie cudownie mówią, jest ugotowane, uprane, posprzątane, panowie, jest zarobione, jest ciepło i jest dach nad głową, za co ja zawsze mówię, że to jest wielka Boża łaska, ale to, co najważniejsze, niestety nikt nas tego wcześniej nie uczy, jak mówić o tym. I my dorośli trochę się tego wstydzimy, trochę nie wiemy jak, trochę nie umiemy. Trochę boimy się, że nasze dzieciaki zarobią oczy jak 5 złotówki, jak im powiemy, jak są dla nas ważne, jak je kochamy. Ja mam taką teorię o worku słów niewypowiedzianych. My ludzie średnio każdego dnia wypowiadamy między 11 a 14 tysięcy słów. Jak pierwszy raz jak usłyszałem, pomyślałem, nie, ja tyle nie wypowiadam, ale badania są bezlitosne i mówią średnio, nawet jeżeli ktoś jest mocno liczący, to myślę, że to jest około 6-7 tysięcy słów, które każdego dnia wypowiada. Jest takie pytanie, które kiedyś usłyszałem, iloma z tych słów wczoraj, bo wypowiedziałeś ich około 10 tysięcy, wzmocniłeś swoich bliskich. I ja kiedyś usłyszałem to zdanie, pomyślałem sobie, ani jednym, naprawdę ani jednym. Odnosiłem się do wielu rzeczy, mówiłem o sytuacji na świecie, o sytuacji w Polsce, wypowiadałem się na temat różnych rzeczy, ale ani jednym sobie nie wzmocniłem wczoraj, w tamtym czasie, w dniu ani mojej żony, ani mojej córeczki, więc to mi dało bardzo dużo do myślenia. Ja od tamtego momentu jestem w tym hojny i zachęcam każdego, żeby rozwiązać ten worek słów, których się troszeczkę wstydzimy, których troszeczkę nie wiemy jak wypowiedzieć, typu kocham cię, dziękuję, że o mnie dbasz. Dobrze, że jesteś, jakichkolwiek, które mamy w serduchu, to jest bardzo ważne. My tymi słowami jesteśmy w stanie, jak później to dzieciaki opowiadają, ile to dla nich znaczyło, to jest to coś niesamowitego. Zresztą z wieloma prezesami bardzo dużych spółek, z którymi pracuję, bardzo często słyszę, Tomek,
wiele bym dał, żeby od mojego ojca usłyszeć kiedyś. Nie byłem z ciebie dumny, a nigdy tego nie usłyszałem. Mhm. I proszę zwrócić uwagę, to są tylko słowa. Niby tylko słowa, a my gdzieś je cedzimy, zostawiamy na lepszą okazję, na potem, na jeszcze zdążę. A tutaj ja zawsze mówię, że jutro jest kolejne kocham do wypowiedzenia, więc zachęcam, żeby szczególnie dzieciakom tymi słowami, żeby te słowa praktycznie dopinają skrzydła. Proszę sprawdzić na swoim kochanym dzieciaku, jeżeli ktoś tego nie robi, przyjść, powiedzieć mu dobre słowo, od tak, nie dlatego, że zasłużyło, tylko po prostu od tak, z nienacka trochę zaskoczenia. Ono pewnie się zdziwi, zapyta się, czy coś się stało, albo czy coś nam nie dolega, jeżeli to jest starszy dzieciak, to on tylko tym będzie sprawdzał. Albo czego ode mnie chcesz tym razem? tak. Mhm. Ale tutaj jakby oczywiście jak najbardziej się zgadzam z tym, co pan mówi. Powiem więcej, że nie bójmy się, to w żaden sposób nie uwłacza naszej męskości, a wręcz myślę, że wspiera i gdzieś wzmacnia tą naszą męskość. Myślę, że też taki pokazuje, że możemy stać się autorytetem nie z pozycji siły, ale z pozycji właśnie przyjaciela, prawda? Oj, tak. To znaczy... 100% racja. Ja myślę, że nam, mężczyznom, dużo trudniej to przychodzi, bo gdzieś nauczeni jesteśmy bardziej pokazywać niż mówić. A ja też byłem kiedyś taki, mi było bardzo ciężko powiedzieć, pamiętam jak pierwszy raz chciałem rozwiązać ten worek słów w pierwszych słowach do mojej żony, to dukałem jak przerywnik, jakiś nie potrafiłem wypowiedzieć, tylko zrobiłem tyle, że się przytuliłem i chciałem jej powiedzieć, jak jest dla mnie ważna. Niby żyjemy, ze sobą jesteśmy, a zobaczyłem na własnej skórze, jak nie mówiąc dawno, albo jak przegapiając to, trudno jest po raz pierwszy się przełamać, ale zachęcam do tego, bo to dbanie o siebie każdego dnia, dawanie sobie tych słów naprawdę jest niesamowite. Mocno do tego zachęcam. Myślę, że to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy, których doświadczam od moich bliskich i ja się też nauczyłem. I naprawdę tutaj nic nie tracimy. Zresztą zobaczycie Państwo, jaki to ma wpływ na Wasze dzieciaki, na budowanie ich tożsamości. Naprawdę niesamowita rzecz. Tu Panie Tomku, pozwoli Pan, że zrobimy chwilę muzycznej przerwy. Posłuchamy Weź Nie Pytaj Pawła Domagałę, a potem jak ta piosenka wybrzmi, wrócimy do rozmowy. Męskim okiem. Witam po przerwie na antenie Radia Emaus. Słuchacie właśnie programu Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra i przypominam, że już od dłuższego czasu rozmawiam z panem Tomkiem Zielińskim, prezesem Akademii Komunikacji, pomysłodawcą projektu Usłyszeć na Czas, człowiekiem naprawiającym relacje, pięknie o tych relacjach mówiącym, jak zdążyliście państwo usłyszeć, no i od ćwierćwiecza sprzedawcą. Prywatnie to chyba najważniejsza informacja. Mężem i tatą 15-letniej Ani. Witam ponownie. Ponownie witam również. Mówiliśmy dużo o wartości słów, o tym, jak ważne jest, by nie odkładać tych słów, które budują, które pokazują nasz emocjonalny stosunek, naszą miłość do rodziny. Ja tak chciałem się zapytać, bo punktem wyjścia do tej naszej rozmowy, zresztą zaczęliśmy od tego, to są problemy dzieci, które prowadzą ich tak na taki skraj, na taką przepaść, że próbują targnąć się o własne życie. Zastanawiam się nad tymi relacjami rodziców z nastolatkami. To w przypadku kilkuletnich dzieci mam wrażenie, że te relacje są łatwiejsze. Tak, to znaczy takie mamy odczucia, że my jeszcze ze swojego autorytetu jesteśmy w stanie bardziej wpływać na te dzieci. Później one dorastają i gdzieś zaczynają rozmowa po rozmowie, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu delikatnie odsuwać się albo uciekać z tych relacji, czyli nie mówić nam o wszystkich rzeczach, bo my nie rozumiemy, bo niestety jak to dzieciaki mówią, to może powiem ich językiem o tym, o czym mi mówią, że wie pan co, nie rozmawiam, nie mówię o wszystkim rodzicom, bo oni zawsze mają rację i cokolwiek nie powiedziała, to nawet
To było takie bardzo ujmujące. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z moją córką właśnie i zapytałem się, dlaczego tak ważne jest to, że my dorośli mamy się w nie wsłuchać. Ona powiedziała, tata, wiesz co, bo nawet to jest taka fajna rzecz, że nawet jak ty słyszysz, że ja mówię totalne głupoty, się z nimi nie zgadzasz i to, że pozwalasz mi je wypowiedzieć, to dla nas jako bardzo dużo znaczy. Więc to jakby chodzi o to, że my dorośli, chcąc później dogadać się z tymi naszymi kochanymi nastolatkami, niestety mamy te swoje racje i te swoje rady, które dajemy im z środka serducha. Właśnie, bo to jest w dobrej wierze. Z drugiej strony też mamy jakiś bagaż doświadczeń, też pewne rzeczy przerabialiśmy i człowiek aż chce, żeby ten nasz syn czy córka nie robiły tych samych błędów, co my, prawda? Tak, i niestety właśnie zbyt jakby te rady, one są bardzo ważne, one są bardzo cenne, one są jakby, na tym mogą budować nasze dzieci dalej, ale jest taka jedna zasada, że zanim poradzimy tak z serducha, zanim przerwiemy w środku wypowiedzi, powiemy, to ja już wiem, to ja już ci powiem, co trzeba zrobić, to pozwólmy tym dzieciom przynajmniej dokończyć to, co chcą nam powiedzieć i zanim im poradzimy, bo zawsze zdążymy im poradzić, ale budując ich jakby taką pewność siebie, wartość siebie, to zanim im poradzimy, czyli jeżeli podzielą się z nami czymś, gdzie my już znamy rozwiązanie i my już bardzo chcemy im powiedzieć, to pierwsze, wysłuchajmy do końca tego, co mają do powiedzenia, mimo że nas korci, żeby doradzić, a druga rzecz, to zanim im doradzimy, zapytajmy ich, jak myślisz, jak można byłoby, co można byłoby z tym zrobić, jak myślisz, jakie ty masz na to rozwiązanie. Czyli to samo to pytanie, zobaczycie, drodzy Państwo, że samo to pytanie pokaże Wam, jak macie mądre dzieciaki i że te nasze rady, które chcieliśmy im przed chwilą dać, bardzo często się pokrywają albo są nawet o ciupinę lepsze. A nawet jeżeli nie są, to dopiero na końcu jesteśmy w stanie im powiedzieć, świetnie, to co mówisz, zwróć jeszcze uwagę, że można byłoby to i to zrobić w taki sposób, albo to i to, tak postąpić. Jest takie piękne zdanie, które kiedyś powiedział mi mój mentor, że radami, o które nikt nas nie prosi, wyganiamy z naszego życia tych, którzy dla nas ważni. Więc on kiedyś zadał pytanie, Tomek, kogo dzisiaj wyganiasz ze swojego życia radami, o które nikt nie prosił i wiecie, drodzy Państwo, okazało się, że wyganiam właśnie moją córeczkę, moją żonę. Tak oczywiście w dużej metaforze wyganiam, ale wyganiam z dialogu, z rozmów, z chęci rozmawiania, z tego, że tata zawsze wiedział lepiej, zawsze miał tą rację, bo chciał pomóc, bo on wiedział naprawdę i z serca chciał pomóc, tylko że to niestety w momencie, kiedy ktoś ma problem, a my mu zaczynamy doradzać, sami Państwo pewnie są byli często w takiej sytuacji, gdzie my zaczynamy mówić, ktoś nam zaczyna doradzać i my mówimy, a dobra, szkoda gadać w ogóle. I się zamykamy totalnie na tą relację, więc tak samo jest z drugiej strony, jeżeli my zaczynamy, mimo tego, że chcemy zrobić to z serca, zachęcam do tego, żeby nie radzić zbyt wcześnie, żeby do momentu, kiedy nie zostaniemy poproszeni o radę, mimo tego, że ten dzieciak nam coś opowiada, pozwólmy mu wypowiedzieć się do końca, później pozwólmy, zapytajmy, bądźmy ciekawi, jaki on w związku z tym widzi rozwiązanie, albo co myśli, jak myśli, żeby teraz zrobić i wsłuchajmy się w to, co dalej ma do powiedzenia i on wtedy zawsze powie, mamo, i co o tym myślisz, tato, co o tym myślisz, i wtedy dopiero jest przestrzeń, kiedy ona powie, mamo, tato, poradź mi, albo powiedz, co o tym myślisz, to możemy się do tego delikatnie odnieść, ale też taką dużą świadomością tego, żeby nie wrzucać do worka i powiedzieć, nie, ty mówisz źle, ja ci powiem, jak ma być. Niestety my nie mamy czasu, z tego, co dzieciaki mówią, nie mamy czasu na to, żeby się w ogóle w nie wsłuchać, już nie mówiąc o tym, że pozwalamy im dokończyć zdanie do końca, wypowiedzieć to zdanie do końca. Tutaj jest chyba najważniejsza dla nich rzecz. A później wymagamy od tych samych dzieciaków, żeby były asertywne, żeby były pewne siebie i żeby dawały sobie radę w życiu. One nie są w stanie tego zrobić, bo my w tym pewnym wieku, my dorośli, zabieramy im po kroku tym niedokończonym zdaniem pewność siebie, ich wrażliwość, ich kreatywność, ich cudowne pomysły. Zachęcam do tego, żeby właśnie zatrzymać się w tym miejscu i zanim damy radę, mimo że korci, zanim damy radę zatrzymać się i wsłuchać się tego naszego dzieciaka do końca i poczekać na to, jakie on ma na to rozwiązanie, jakie on ma na to pomysły. Zobaczycie Państwo, że usłyszycie naprawdę nieraz wzruszające i cudowne rozwiązania naszych kochanych dzieciaków. Tak sobie myślę, że z jednej strony wynika ta niechęć do słuchania do końca, z jednej strony z braku czasu,
No ale z drugiej strony też chyba szczególnie u nas facetów, może z naszego ego, z braku pokory. No to jest taki temat bardzo delikatny, ale tak. Ja może powiem, z czego u mnie wynikało. To tak będzie lepiej pogadać o mnie niż o kimś, to wtedy myślę, że więcej osób jest w stanie to usłyszeć do końca. Mhm. U mnie to wynikało z tego, że mi się wydawało, że ja dbam o rodzinę, że ja wiem, to, o co tak naprawdę chodzi i że te rady, które ja mam, naprawdę są takie z serca i w porządku. I takim przełomem był moment, w którym dam taką sytuację, żeby można było sobie uświadomić to, jak można sobie troszeczkę z tym ego poradzić, jeżeli dzisiaj załóżmy spóźniam się z pracy do domu i moja żona i jestem naprawdę mocno spóźniony i wiem, że będzie awantura, bo miałem być wcześniej i ona sobie coś tam zaplanowała i wchodzę do domu i słyszę od progu: dlaczego, kurczę, tak długo znowu byłeś w pracy? Dlaczego się spóźniłeś? I widzę, że ona jest mocno zburzona i dodaje tam kilka epitetów, które mnie urażają. To ja w tym momencie, zamiast bronić się, odpowiadać jej na to, co ona mówi, zatrzymuję się i myślę sobie, to jest ktoś, kogo kocham. Dzisiaj mogę tak albo zacząć się bronić, pokazać, bo mam nawet argumenty na to, że się spóźniłem i one są naprawdę logiczne i fajne. Mogę się tymi argumentami bronić i mogę jej odpowiedzieć tak, że jej się zrobi nawet głupio, że ona mnie tak potraktowała w tym momencie, albo mogę to na chwilę odłożyć, bo tam jest ktoś, kto mówi do mnie w taki sposób, więc jeżeli mówi do mnie w taki sposób, to coś muszę przegapiać, czegoś nie zauważać. I najtrudniejszy moment był taki, kiedy ja odłożyłem tą chęć obrony, nie słuchałem słów, które padają, które wydawało mi się, że są niesprawiedliwe, nie tak jak powinny być. Zatrzymałem się na chwilę i pomyślałem sobie: dobra, Tomek, to jest Gosia, spędziliśmy z tą kilkanaście lat razem, macie cudownego dzieciaka. To jest dziewczyna, którą kochasz, więc weź sobie te swoje argumenty na chwilę na bok, swoje racje na bok, swoją chęć obrony na bok i wsłuchaj się w nią, bo coś przegapiasz, stary, coś przegapiasz. I to był taki moment, w którym ja po raz pierwszy, mimo tego, że prawie się szczypałem po udach, żeby jej nie odpowiadać, bo tak się chciałem bronić na te jej argumenty, zatrzymałem się i powiedziałem: wiesz co, Gosia, widzę, że ewidentnie coś muszę przegapić, skoro tak do mnie mówisz, albo tak, coś takiego się dzieje, powiedz mi, choć pozwól mi zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, bo nie rozumiem, bo myślałem, że robię to dobrze. I wtedy usłyszymy jeszcze kilka może takich słów cierpkich, które pokażą nam, co przegapiamy. Niechcący, my się staramy, my chcemy po swojemu, ale znowu to jest tak samo jak z tymi naszymi dzieciakami, że my chcemy po swojemu kochamy, po swojemu dbamy, po swojemu jesteśmy mili. Jest taka cudowna książka 5 języków miłości, do której mocno zachęcam. Tam jest właśnie takie cudowne pytanie: jak lubisz być kochany? I warto takie pytanie sobie zadać naszym najbliższym, naszej partnerce, naszym dzieciakowi. Jak lubisz być kochany? To jak lubisz być kochany pokazuje, że ja mogę cię kochać po swojemu, ale na przykład nie zauważać, że ty jeszcze czujesz się kochany, jak się spędza z tym czas, albo jak się do ciebie więcej przytula. Więc to daje mi wskazówki, którymi mogę się pokierować, żeby zadbać o ciebie w tej naszej relacji z partnerką, z naszym kochanym dzieciakiem. I też powiedzieć, jak ja lubię być kochany. Na przykład, jeżeli ja Tomek lubię, że jak się mnie przytula i mówi się mi dobre słowo, to moja dziewczyna dzisiaj, moja kochana żona dzisiaj o to dba. Ja nie wiedziałem, że ona lubi być kochana poprzez wspólne spędzanie czasu, więc przytulałem po swojemu, przytulałem, mówiłem dobre słowo i myślałem, że ona czuje się kochana, ale jej jeszcze trochę brakowało tego wspólnie spędzonego czasu, też tak jak ona lubi go spędzać, więc takie informacje, które są tuż pod nosem, a które przegapiamy z takiej naszej chęci, ja wiem lepiej, albo ja znam się jak Lusakonie, naprawdę nieraz wiele rzeczy nam umyka, więc zachęcam do tego, żeby pytać i być ciekawym tego, co może nam wiele dać wskazówek, które później pomagają nam lepiej żyć. No i znowu wracamy do tego, co najważniejsze, czyli do wsłuchiwania się w innych. Tak. Taka jest jedna rzecz, którą ja nieraz tłumaczę sobie, do siebie też zawsze mówię. Kiedyś pokazał mi ją właśnie też mój mentor Antoni, cudowny człowiek, który powiedział mi, on zadał mi pytanie: Tomek, to mówisz, że znasz swoją żonę. Ja wtedy byłem kilkanaście lat już w związku z Gosią po ślubie. Ja mówię: znamy się jak Wysokonie, Antoni. On mówi: to powiedz mi w takim razie, czego ona ostatnio się bała? Mówię: co? Bała się Gosia? A czego Gosia się ma bać? A czym się ostatnio wzruszyła? Ja mówię:
co, wiesz, Antoni, no my tak nie rozmawiamy. I wiesz, zadał mi 10 takich pytań, które ja mam, na które mam odpowiedzieć, czyli jaki jest ulubiony kolor mojej żony, na czym się wzruszyła. Tego typu bardzo proste pytanie, jakie kwiaty lubi. Wiesz, nie wiem, czy pan, przepraszam, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że ja, wydawało mi się, że moja żona kocha róże. Okazało się, że to jest bzdura, bo kochała tulipany. A jej cały czas te róże przynosiłem po 10 latach małżeństwa, bo nie zapytałem. Kiedyś pytałem, ale po 10 latach małżeństwa już przestałem po kilku latach pytać, więc przynosiłem te róże z taką świadomością, że to są kwiaty, które, no, róża czerwona, miłość, prawda? No to się okazuje, że ona kochała tulipany i piwonie i z tymi 10 moimi odpowiedziami poszedłem do gości, tak rozmawialiśmy i wróciłem do Antoniego z kartką, na której po 10 latach małżeństwa nie było ani jednej dobrej odpowiedzi. To mi pokazało, jakim jestem kołkiem w tym słuchaniu, takim zabitym czopem, który myśli, że wie, że zna swoją partnerkę, swoją żonę, swojego przyjaciela, a okazuje się, że on mu się wydawało, że wie, zgadywał, bo wydawało mu się, że jak ubiera się w takie kolory, to jest jej ulubiony kolor. Okazuje się, że nie. Róże też nie to. Już nie mówiąc o sytuacjach, w których czegoś się bała, czegoś się przeraziła albo wzruszyła się czymś ostatnio bardzo tak mocno. Więc zachęcam do tego, żeby słuchać, żeby pytać. To są takie bardzo proste pytania, które nam trochę ciężko zadać, ale zachęcam. Ale dokładnie to, o czym pan powiedział, to jest też idealny test na nasze relacje z córką czy z synem, prawda? Żeby też się wsłuchiwać i jakby być aktywnym w tym życiu, nie z tej pozycji, o której my cały czas mówimy, tak? A co tam u ciebie w szkole? A co masz zadane? A kiedy sprawdziany? Sam się na tym łapię, przyznam szczerze, wbiję się w pierś. Ale właśnie zapytać, w co na przykład zagraliście, co zbudowaliście w Minecrafcie? Gdzieś. Bo tutaj u mnie przynajmniej na tapecie jest rzeczywiście ta gra, rozbudowywanie różnych światów i faktycznie tutaj na tym etapie jesteśmy. No właśnie, żeby wejść chyba tak głęboko, nie powierzchownie, nie tak tylko, mam takie czasem wrażenie, też tak mówię, mogę powiedzieć ze swojej pozycji, że czasem człowiek chce sobie tak odhaczyć, jak jest plan dnia, dobra, tutaj o tym porozmawiałem, odhaczamy, tu ta sprawa załatwiona, trochę tak odhaczamy pewnie też relacje z dziećmi. Niestety tak i to jest właśnie to, o czym dzieciaki wspominają, że te pytania, które mówią, pamiętam, jak ja przychodzę do domu i słyszę, jak było w szkole, albo jak było teraz na lekcjach, podczas tego zdalnego nauczania, no to jak mogło być, panie Tomku? No raz, dwa razy można powiedzieć, ale co ja mam mówić? Mówię, że dobrze. Ja mam odhaczone, moja mama ma odhaczone, wszyscy są zadowoleni. Zresztą kiedyś, jak zaczęłam opowiadać, to moja mama i tak szybko mi przerwała i powiedziała, zmieniła temat, więc taka ważna rzecz, że jeżeli my już pytamy, to zarezerwujmy sobie chwilkę czasu na to, żeby właśnie pokazać temu dzieciakowi, na przykład wyłączając wszystko to na to sprasza, zadając moje pytanie, pokaż nam, bo że my naprawdę mamy czas na tą jego odpowiedź, bo jeżeli nie mamy czasu, to nie warto siadać i zadawać tych pytań, dlatego że to dzieciaki czują, one tęsknią za tymi rozmowami z nami, bardzo tęsknią, tylko po prostu widzą, że jak zaczynają mówić o czymś, co nas może mniej interesować, to czują, że my pytamy tylko dlatego, żeby, bo ostatnio gdzieś mieliśmy poruszenie w sercu, że może powinienem z moim dzieckiem porozmawiać, więc pójdę, odhaczę tą rozmowę, posiedzę, uprzewracam oczami. Nie wiem, o czym ona za bardzo będzie do mnie mówiła, ale będę się starał. A tutaj chodzi o to, że te dzieciaki tęsknią za stałą relacją i to jak to mówią o tym i to zgłaszają, mówią, że Tomku, fajnie byłoby, gdyby mama nie przyszła tylko raz w tygodniu ze mną pogadać, ale żeby była w tej rozmowie, w tej relacji ze mną dłużej, jak ja się pytam, a jak się do takiej relacji wraca z tobą, to wiecie, te dzieciaki odpowiadają precyzyjnie, o co trzeba zadbać we wracaniu do takiej relacji. One mogą nas sprawić, czyli mogą powiedzieć, że nie chcą, że nie chce mi się, że nie chce mi się z tą gadać, jeżeli mamy jakąś relację z naszym. No właśnie, to może być taka trochę forma testu, prawda, z ich strony. Na ile my poważnie podchodzimy do tej relacji, czy rzeczywiście większe zainteresowanie ich życiem faktycznie nie będzie takim trochę, no, pokażę, bo tak trzeba.
Tak, tak, tak. To ich sprawdzam, ja to nazywam takim sprawdzam, to ich sprawdzam nieraz jest bardzo takie bolesne poniżej pasa, które ma nas odrzucić albo zniechęcić do tego, że jeżeli nie mamy czasu, to żebyśmy sobie dali spokój, a my wtedy nie powinniśmy słuchać słów, czyli na przykład słów, które mogą nas zranić, sobie myśleć, jak możesz tak do taty powiedzieć, albo jak możesz tak do mamy powiedzieć, albo widzisz, ja się staram, a ty nie chcesz ze mną rozmawiać. To niestety nasze dzieciaki, albo stety nasze dzieciaki nauczyły się, jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy czują, że nie jesteśmy w tej relacji na 100% i one wiedzą, co nam powiedzieć, jak odpowiedzieć, żebyśmy bardzo szybko albo uśmiechnięci odeszli, albo żeby delikatnie nieraz odeszli poniżej pasa tymi słowami, żeby nas zniechęcić do dalszej rozmowy, bo wiedzą, że my się na to obrazimy, albo że my się poczujemy obruszeni, albo jakąś odpowiedzią poczujemy się zadowoleni i tyle wystarczy, żeby mama i tata sobie poszedł, bo wiemy, że przyszedł ten ktoś, albo mama, albo tata przyszedł po to, żeby po prostu tak zapytać, czy wszystko w porządku, żeby odhaczyć ten punkcik. A tutaj należy przy tym sprawdzać dzieciaków, które jest różne, zatrzymać się i powiedzieć, że jeżeli na przykład spotykamy się z czymś, co nas rani albo boli, nasze ego, to należałoby się zatrzymać i właśnie zapytać siebie, skoro mój dzieciak do mnie tak mówi, to coś przegapiam, to czegoś nie zauważam, warto byłoby się to zatrzymać i powiedzieć temu kochanemu dzieciakowi, że skoro moje pytania cię wkurzają, ale moje pytania nie są takie, jakie powinny być, to proszę pomóż mi zapytać tak, jak powinno się pytać, bo nie umiem, a mocno cię kocham, brakuje mi ciebie, gdzieś czuję, że się oddalamy, pomóż mi wrócić i jeżeli my otworzymy na chwilę to swoje serduko w tej relacji, to ten dzieciak jeszcze raz może uderzy tym słowem dwa razy, ale zawsze wpuści. On tym sprawdza, nieraz bardzo mocnym przygląda się. To jest coś takiego, jakbyśmy sobie wyobrazili, że ktoś odpycha nas fizycznie, ale z drugiej strony trzyma, od razu po tym odepchnięciu trzyma kciuki, żebyśmy wrócili, się jeszcze raz przytulić i jeszcze raz odpycha i znowu trzyma kciuki. Jeżeli my te dwa, trzy odepchnięcia wytrzymamy słowne, to gwarantuję, że tam ten dzieciak czeka z otwartymi ramionami i mówi, mamo, tata, naprawdę chcesz słyszeć, naprawdę chcesz wiedzieć, to nie jest kwestia tego. Takiej byle jakości, nie będziesz mi doradzała i naprawdę nie będziesz się wymądrzała i naprawdę chcesz mnie zrozumieć i wtedy tamten dzieciak czeka na nas z utęsknieniem bardzo takim, bardzo, bardzo mocnym, z bardzo mocną nadzieją, że my kiedyś odwiedzimy tamto miejsce i nie damy się wypchnąć mimo tego, że on tym wypchnięciem będzie nas sprawdzał, będzie przyglądał się, czy my do tej relacji przychodzimy tak naprawdę, czy po prostu, żeby odhaczyć kolejny punkt dnia. Mhm. Czas niemiłosiernie goni, moglibyśmy pewnie jeszcze godzinami rozmawiać, ale ja tak już to chyba takie podsumowanie zrobię tej naszej ciekawej, bardzo ważnej rozmowy dla nas ojców. Przede wszystkim, drodzy panowie, drodzy tatusiowie, wsłuchajmy się w nasze dzieci, miejmy dla nich czas, ciągle pracujmy też nad tym, żeby zostawić gdzieś z boku to swoje ego, zostawić gdzieś z boku to, że ja wiem najlepiej, nie przerywać dziecku, jeśli ma coś do powiedzenia, nawet jeśli to jest strasznie głupie, patrzymy na to jako to, że strasznie głupie. No i czekajmy na to, co pan, panie Tomku, mówił, dopiero jeśli dziecko poprosi o poradę, a nie dawajmy milion porad, którymi możemy tylko jeszcze zrazić. No i tak sobie myślę, że jest pan od ćwierćwiecza sprzedawcą, to może pan też powiedzieć z tego zawodowego punktu widzenia, ale taka ciągła praca nad tymi relacjami to jest taka inwestycja, która po prostu ma strasznie wysoką stopę zwrotu. To znaczy, to tak, w 100% tak, jeszcze raz tak. Powiem tylko tyle, że my z tej relacji również czerpiemy. My z tej relacji, która zaczyna się otwierać, my mężczyźni głównie bardzo dużo czerpiemy, dlatego że ten dzieciak zaczyna się na nas otwierać i wtedy słyszymy te słowa, których też on nie wypowiadał, bo my nie wypowiadaliśmy na przykład słowa, tato, dzięki, że jesteś fajnym tatą, albo jesteś okej, tato, kocham cię, tato. To są takie słowa, które słyszymy, więc my bardzo dużo też z tego czerpiemy. To nie jest kwestia takiego, że my się otwieramy i będziemy tylko dawać, ale te dzieciaki, ja zawsze, to słynne zdanie, też nie znam autora tego zdania, ale nasze dzieci nie zrobią nigdy tego, co im każemy, ale tego, co my robimy.
czyli będą jakby przyglądają się na to, jak my działamy, jak, co my robimy, a nie to, co my mówimy. Więc zachęcam do tego, żeby oprócz tego, żeby mówić, że powinno się robić tak i tak i tak, żeby po prostu też to robić. Czyli przykłady pociągają. Dokładnie przykłady tak. pociągają. A jeszcze na koniec, jeżeli mogę dodać tylko to, zachęcam panów, szczególnie panów do tego, żeby mimo tego, że dawno tego nie robili, albo że dzieciak wyższą głowę, żeby tego dzieciaka czasem objąć i go przytulić, bo to mu bardzo wiele daje. Moja córeczka mówi, że długość przytulasa ma znaczenie. Tak, i im dłużej się kogoś kocha, tym dłużej się w tym przytulasie jest, więc ja od tamtego momentu, kiedy mi to powiedziała, nie puszczam ich w przytulasie pierwszy. Panowie, mówię wam, zachęcam was, coś niesamowitego, ta bliskość tego dzieciaka, gdzie on na początku będzie taki skostniały w tym przytulasie, bo nie będzie wiedział, o co chodzi, ale po którymś dniu, po którymś przytuleniu też obejmie, też się przytuli i zobaczycie, jak się wtopił was, bo mu tego bardzo, bardzo brakuje. Zachęcam do przytulasów. Zatem przytulajmy, słuchajmy i bądźmy z dziećmi, bo dzięki temu w relacji tata-syn, tata-córka zyskamy przyjaciela. Chyba nie ma nic cenniejszego, jak nasz syn czy córka nazwał nas przyjacielem. Dzięki serdeczne za spotkanie. Dziękuję. Moim i waszym gościem był dziś pan Tomek Zieliński, prezes Akademii Komunikacji i pomysłodawca projektu Usłyszeć na Czas. Człowiek mówiący pięknie o relacjach, naprawiający te relacje, prywatnie mąż i tata 15-letniej Ani. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Myślę, że bardzo, bardzo ważna rozmowa dla nas wszystkich. A teraz chwila z muzyką Dire Straits, Brothers in Arms. Męskim okiem. Witam po przerwie w Męskim Okiem, zapraszam na mój felieton. Odnaleźć przyjaciela. Jak było w szkole? Dużo wam zadali? Dużo masz sprawdzianów? Często w ten sposób zaczynam rozmowę po przyjściu z pracy z moim nastolatkiem. Wynika ona oczywiście z troski o niego, ale gdy człowiek pomyśli o tym dłużej, głębiej, jest w pewien sposób odhaczeniem codziennego rytuału. Wsłuchiwanie się w to, co ma nam do powiedzenia nasz syn, nasza córka, to umiejętność bardzo trudna. Wymaga od nas czasu, stanięcia obok naszego ego, naszego wiem lepiej, naszego przecież ja już to przerabiałem. Nastolatek ma swój świat. Jasne, kształtuje się ten świat w głównej mierze na tym, co przekazaliśmy mu poprzez nasze wychowanie, nasz przykład. Ale szczególnie w wieku dorastania kształtowany jest też także przez to, jak sam interpretuje otoczenie, co podpowiada mu serce, intuicja. Wcale jego poglądy na pewne sprawy nie muszą być zbieżne z naszymi. Ba, często są kompletnie odmienne. Uszanujmy to, starajmy się szukać dialogu. Wsłuchajmy się w jego, w jej rację. Pokażmy, jak nasze dziecko jest dla nas ważne. Zwolnijmy, wysłuchajmy, spędźmy czas. Odnajdziemy wtedy nie tylko syna, córkę, ale i przyjaciela. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do was te słowa Michał Bondyra. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Męskim Okiem.